Witam Was serdecznie, Bartek Bogdan, PPCG Stock. Spotykamy się po dłuższej przerwie i będę Was teraz zanudzał szczegółami, skąd się wzięła taka dłuższa przerwa. Przejdźmy natomiast od razu do tematu dzisiejszego filmu, a chciałbym zrobić z Wami analizę indeksu WIG20 i wchodzącego w jego skład jednego waloru spółki PZU. Bierzemy sobie od indeksu WIG20 w interwale dziennym od ostatniego dołka który zaczął się i został wyznaczony właściwie bardzo wyraźnym shakeoutem z dużym spreadem, i do tego dołożony został wyróżniający się z To jest ten shakeout, to jest ten wolumen. Mamy w górę impuls wzrostowy. Nie jest jeszcze skończony. Brakuje nam fali piątej, ale prawdopodobnie skończyliśmy już falę czwartą. Tutaj mamy falę pierwszą, drugą. W tym miejscu prawdopodobnie kończy nam się fala trzecia. Jak widzicie, ta fala trzecia ma też strukturę pięciofalową, w, jeśli chodzi o fale niższego rzędu. Później mamy korektę w ramach fali A. Na dołku mamy wybranie akcji. Widzimy ten wyróżniający się, naprawdę bardzo wysoki względem całego tła wolumen. Mamy wysoką falę B, taka fala B, wysoka, w ramach fali czwartej. Ona się bardzo często zdarza na silnym ręku. To podkreślam, że WIG20 jest ostatnio relatywnie silną giełdą na tle SP500, na tle Nasdaq. -a. Z czego to wynika? Na pewno w dużej części wynika to bardzo mocnej złotówki do dolara. Złotówka do dolara zawsze była krytycznym parametrem, jeśli chodzi o kondycję WIG20 i kondycję GPW. U nas w większości inwestują zagraniczni inwestorzy. Oni robią bardzo dużo obroty. Jeżeli wzmacnia się złotówka, i do tego rośnie giełda, to zarabiają podwójnie. Dlatego umocnienie złotówki bardzo stabilizuje notowania WIG 20 no i pozwala obserwować nam właśnie tą większą siłę w stosunku do indeksów zagranicznych. Także mamy wysoką falę B, przynajmniej taka jest moja opinia. I to, co idzie nam w dół, jest falą T. Ja nie wiem, czy ta fala jest już skończona. Na pewno widzimy tutaj delikatnie przerastający wolumen i widzimy bardzo ciekawą sytuację. Kolejnym potwierdzeniem tej siły jest to, że póki co korekta nie zeszła nam nawet do zniesienia 38,2% całego ruchu wzrostowego od check-outa i od ostatniego dołka. Największy wolumen w tym ruchu spadkowym jest na wczorajszej, czyli czwartkowej sesji Dziś Ten wolumen skorelował się ze szpulką. Ta sesja została wygrana moim zdaniem przez popyt. Jeżeli dzisiaj udałoby się zbudować wzrostowy korpus to zwolennicy świec japońskich od razu dopatrzą się tutaj format gwiazdy porannej. Tyle na temat WIG-20. W tym momencie pokażę Wam, pokazuję Wam bardzo podobny wykres półki PZU. Jak widzicie podobieństwo jest uderzające. Tutaj oczywiście ten ruch jest bardziej dynamiczny w przypadku PZU niż w przypadku WIG-20. Ale struktura jest bardzo podobna. Mamy bardzo wysokie wolumeny na dołku. Mamy shakeout, mamy czytelny wzrost w ramach impulsu pięciofalowego. Fala pierwsza, druga, fala trzecia. Tutaj mamy falę A. Mamy falę wysoką B, która też ma strukturę wewnętrzną trzyfalową i w tym momencie schodzi nam fala C. To będzie jednocześnie fala czwarta naszego impulsu. Tutaj zobaczcie, z racji tego, że ruch był bardzo dynamiczny, Odejście od szczytu ma większą dynamikę względem iwig 20. Ale układ jest bardzo podobny i również mamy bardzo wysoki, wyróżniający się wolumen na szpulce. I tak samo mamy szansę, jak widzicie, na zbudowanie formacji gwiazdy porannej na, dzisiaj, na dzisiejszej sesji, na piątkowej sesji, musi się zbudować taki wzrostowy korpus. On oczywiście może być mniejszy, większy, może mieć górny cień, może mieć dolny cień, i wtedy możemy powiedzieć, że na PZ-u nasz system, bo tutaj mamy dołek LTTM na tym poziomie, który został przetestowany, mamy wysoki wolumen na akumulacyjnej siedzibie, mamy rekordowy wolumen tutaj na tej kulce. I gdyby dzisiaj został dołożony wzrostowy korpus. Mielibyśmy gwiazdę poranną po przetestowanym dołku LTTM i po lokalnej korekcie. Tutaj mamy tą lokalną korektę A, B i C. I to oznacza, że w tym miejscu mielibyśmy tak naprawdę z naszego systemu LTTM sygnał kupna i okienko transakcyjne. Tak postrzegam na ten moment TIK-20 i pZ2. A jeżeli macie jakieś pytania, to zachęcam Was do zostawienia komentarza. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was. Cześć!